Dzień dzisiejszy jest bardzo istotny dla spółki Unimot. Podpisaliśmy w dniu dzisiejszym umowę z operatorem logistycznym paliw płynnych, dzięki której będziemy mogli złożyć zapasy obowiązkowe we własnym produkcie. Umowa przewiduje złożenie zapasów w bazie paliw w Dębogórzu koło Gdyni. Dzięki temu spółka będzie mogła wypełnić zobowiązania wynikające z ustawy o zapasach ropy naftowej. Umowa była możliwa dzięki podpisaniu umów z konsorcjum banków, w skład których wchodził ING Bank Śląski, ING BV, mBank. Co to oznacza dla nas dzisiaj z perspektywy czasu? Z perspektywy czasu spółka na tyle stała się wiarygodnym partnerem, że takie podmioty podpisują z nami umowę, która moim zdaniem jest najwyższym wyrazem zaufania, jak przede wszystkim też instrumentów finansowych, które zostały użyte podczas tej transakcji. Była to umowa niesamowicie skomplikowana, wymagająca dużo cierpliwości i negocjacji między podmiotami, ale dzięki temu osiągnęliśmy doskonałą optymalizację kosztów. Z ciekawości powiem, że istnieją dwie formy utrzymania zapasów obowiązkowych, to znaczy bilety, najczęściej spotykane, jak również zapasy obowiązkowe utrzymywane we własnym produkcie. Utrzymywanie we własnym produkcie jest dość kosztowne ze względu na wartość tego produktu. W związku z tym najczęściej ten produkt jest dostępny dla firm posiadających dość duże zasoby kapitału własnego, jak również kompetencje, które pozwolą na zabezpieczenie ceny. Nam to się dzisiaj udało, dzięki czemu dołączyliśmy do grona spółek z najwyższego szczebla, z pierwszej ligi, tak bym powiedział. Nadmienię tylko, że produkt już płynie, będzie wyładowany w najbliższych dniach w Gdyni. Za zabezpieczeniem dostaw stoją również największe firmy światowe. Jest to firma Vitol, Glencore. Myślę, że tu też nie mamy się czego wstydzić. Pokazuje to, że spółka również w zakresie zakupów ma kompetencje z pierwszej ligi.